Witajcie moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o pewnej bardzo ciekawej rzeczy, a mianowicie o specyfice inwestowania w Dubaju. Konkretnie powiem o różnych niebezpieczeństwach, które powinniście znać, jeśli zamierzacie zainwestować w tym pięknym, pustynnym kraju. Po pierwsze muszę tutaj przyznać, że Dubaj jako taki w ogóle tak samo Zjednoczone Emiraty Arabskie mają całkiem dobry PR, jeśli chodzi o inwestowanie właśnie. I są obecnie postrzegane jako taki kraj otwarty, stabilny, przyjazny. No niestety, nie wszystko złoto, co się świeci. No i ten fajny, taki przyjemny obraz w wielu przypadkach okazuje się być tylko iluzją, niczym więcej. Dzisiaj właśnie przedstawię kilka rzeczy, których powinniście poznać, przykładów takich praktycznych. Ponieważ jest to kwestia naprawdę ważna, w niektórych przypadkach można wręcz powiedzieć, że jest to kwestia życia lub śmierci, śmierci w więzieniu. Nie przedłużając, przechodźmy bardziej do meritum. Więc po pierwsze, czy spółka w Dubaju jest fajną sprawą? No, jest całkiem sporo kancelarii prawnych, które zachwalają zalety spółek w Dubaju, takich polskich kancelarii. Praktycznie tam brak podatku mamy, brak uciążliwej papierologii, preszty związane z taką lokalizacją, kojarzącą się z bogactwem i blichtrem i tak dalej. No i do tego momentu wszystko się zgadza, nie ma żadnych wątpliwości. Ale jeśli prowadzimy właśnie spółkę typu offshore, taka spółka jest na przykład przydatna w sytuacji, gdy chociażby chcemy sprzedawać za jej pośrednictwem produkty elektroniczne w Unii Europejskiej lub też na całym świecie. Jednak w samym Dubaju biznesu z taką spółką już nie zrobimy niestety. No, nawet w konta w tamtejszym banku za bardzo nie otworzymy na tą spółkę. Niestety, żeby inwestować w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, musimy założyć spółkę typu onshore. I co się z nią wiąże, z tą spółką onshore? Do jej otwarcia musi mieć lokalnego partnera, którym będzie obywatel Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w skrócie ZEA. No i do tego ten partner zgodnie z prawem musi posiadać co najmniej 51% udziału w Waszej spółce. Pytanie, czy to jest fajne? No moim zdaniem nie do końca. Ale od tego momentu, kiedy założycie spółkę z tym partnerem z ZEA miejscowym, może się zacząć ostra jazda, której finałem będzie rozbicie się o bandę, a ściślej rzecz biorąc, wieloletnie więzienie za takie rzeczy, które w Europie po prostu nawet nie są niekiedy przestępstwami i w ogóle nic by wam za nie, nie zrobili za specjalnie. O tym ci niestety już nie powiedzą w polskiej kancelarii, która pomaga wystartować z biznesem w Emiratach. Dlaczego? No, żeby nie psuć sobie interesu. No więc tak. Może opowiem na początek o uwarunkowaniach społecznych, bo to jest jednak przydatne, żeby poznać tło w ogóle, jak to wygląda i dlaczego tak się tam dzieje. Więc o ile ludność Emiratów jest szacowana gdzieś tak na ponad 9 milionów, to jednak samych obywateli jest tam szacunkowo jakieś 1,5 miliona, z czego jakiś milion to są potomkowie rdzennych mieszkańców tych terenów. Wiecie, ci co tam jeździli sobie 200-300 lat temu na wielbłądach i właściwie dopóki nie odkryto ropy, no to pewnie do dzisiaj by na tych wielbłądach tam jeździli. Reszta generalnie, czy jakieś 7-8 miliona osób, to są tak zwani ekspaci, czyli inaczej mówiąc emigranci. Tacy, którzy są tam pozostać w Emiratach na stałe, albo tylko czasowo, powiedzmy, przyjeżdżają na realizację jakiegoś kontraktu i tak dalej. No i dobrze, powiem to wprost, że w praktyce, jeżeli chodzi o sądownictwo, to są to osoby drugiej kategorii właśnie w Emiratach, niestety. Tak czy inaczej, ci rdzenni mieszkańcy wywodzą się tak z około 40 plemion. Wśród tych plemion mamy po prostu kilka bardzo wpływowych rodzin. To taka jest miejscowa elita, wiecie. Co prawda nie każda z tych rodzin ma swoją bezpośrednią reprezentację na jakichś tam szczeblach rządzących, typu nie w każdej rodzinie mamy na przykład ministra, nie wiem, jakiegoś tam wiceministra i tak dalej, czy dyrektora departamentu, czegoś tam, ale mimo wszystko są to bardzo mocne rodziny i władza się z nim liczy. W ogóle te plemiona i rodziny to taka skrajnie duża, rozległa sieć wzajemnych układów. No wiecie, jeżeli miałbym to do czegoś porównać, to u nas w Polsce mówimy czasem o takich lokalnych klikach, niedoruszenia, gdzie każdy każdego zna, komendant pije wódkę co weekend na grillu u burmistrza Janusza, Janusz zaprasza Mariana, który jest prezesem czegoś tam miejscowym, bonzem i tak dalej. Wiecie, no są takie sytuacje dosyć znane u nas w Polsce. W każdym razie wiele wskazuje na to, że w Emiratach mamy to w wersji turbo doładowanej, czyli jeszcze zwielokrotnionej. Dobra. I teraz tak, działanie w ramach takich układów ułatwia też niekiedy fakt, że jedna osoba może tam pełnić jednocześnie wiele funkcji. I na przykład tak, może mieć wysoką pozycję polityczną w jakiejś tam partii, powiedzmy, stanowisko w organach odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa, własny biznes do tego w prywatnym sektorze. No, w demokracjach zachodnich, takich jak je znamy z Unii Europejskiej, taka konfiguracja jest nazywana często konfliktem interesów. No, ale w ZEA jest to jak najbardziej normalne i dopuszczalne. No, czym to może skutkować w praktyce dla zagranicznych inwestorów? No, taki przykład.
Więc załóżmy, że jesteś deweloperem budującym sobie osiedle w Dubaju. Fajnie, super, wszystko śmiga do góry. I teraz tak, prezes miejscowego banku, w którym brałeś kredyt na te inwestycje, oskarża ciebie fałszywie o jakieś tam nadużycia finansowe. To się może zdarzyć naprawdę. I co się dalej dzieje? Idziesz siedzieć, prawda? W międzyczasie ten prezes banku dogaduje się z twoim miejscowym wspólnikiem, przypominam, że musiałeś mieć wspólnika, odnośnie przejęcia twoich udziałów. Ty masz 49%, twój wspólnik 51%. No i teraz rozpoczyna się twój proces i to nagle okazuje się, że ten prezes banku nie dość, że jest jednocześnie funkcjonariuszem policji, który mógł mieć jakiś wpływ na to śledztwo prowadzone w twojej sprawie, do tego jakieś tam pełni istotne stanowisko w sądzie, a jeszcze do tego zasiada w zarządzie firmy deweloperskiej, konkurencyjnej do twojej, czy wiadomo, że może być jakiś interes prywatny związany z tym, żeby tobie ten majątek odebrać. No i co, jak myślisz, czy sędzia się tym przejmie, który będzie ciebie sądził? No niestety nie, prawdopodobnie będzie miał to gdzie? W czterech literach. No i cóż, w rezultacie dostajesz po prostu wyrok, iluś tam lat więzienia, a ktoś ten twój majątek zgarnia, przejmuje go i tak dalej. Dogaduje się ze wspólnikiem, co sobie dalej działają. No i cóż, nie wierzysz, że tak się może stać? Powiem tak, no wobec tego sugeruję sobie tobie właściwie poczytać nieco więcej opracowań na temat sieci powiązań w krajach arabskich. No to jest też istotne właśnie dla zrozumienia tego tematu, bo to powiązanie tyle się kojarzy z faktyczną władzą, jaką może posiadać tam dana jednostka, co z przywilejami, jakim się cieszy ta jednostka dzięki bliskim koneksjom z osobami dzierżącymi właśnie władzę. No to jest taka właśnie sieć rozbudowana. To jest tak, jeżeli miałbym jakoś do czegoś porównać, to byłaby taka szeroka autostrada do nieformalnego załatwiania różnych spraw. Oczywiście władze Emiratów, jasne, no, starały się w tym walczyć, czy nie wiem, czy tak bardziej na pokaz, czy faktycznie. W każdym razie wdrażano tam procedury antykorupcyjne i tak dalej, no ale w praktyce to do końca tak nie zadziałało. Dobra. I teraz reasumując ten wątek. Tak naprawdę nie ma znaczenia, jak długo mieszkasz tu w Dubaju, czy też w Abu Zabi, czy to w jakimkolwiek innym mieście w Emiratach. Jeżeli jesteś ekspatą, to zawsze tam będziesz traktowany jako obcy. Nawet możesz mieszkać 20 lat i tak będziesz traktowany jako obcy. I ta przychylność wymiaru sprawiedliwości w stosunku do miejscowych sprawia, że zagraniczni inwestorzy mogą stąd zostać stosunkowo łatwo szukani przez lokalnych wspólników oraz innych miejscowych. No, niektórzy mogą wręcz siebie potraktować jako kogoś, kto zapewni im zastrzyk gotówki na taki łoś, który przyniesie im gotówkę po prostu, którą sobie można wziąć. Praktycznie bez konsekwencji. No i ludzie, którzy tam przez wiele lat poznali reguły prowadzenia biznesu w Emiratach, twierdzą często, że podstawową troską każdego partnera biznesowego lub wierzyciela z Emiratów jest prawa jego własnego statusu w ramach znanej lub plemiennej społeczności. Akurat to nie jest zaskakujące, każdy chce poprawić swój status, tam może jest na to większe troszkę ciśnienie. I to właściwie tam nie ma znaczenia dla tych ludzi to, że odbywa się to kosztem zaufanego partnera zagranicznego i nawet gdy się to wiąże z naruszeniem kontraktów lub umów i z preparowaniem fałszywych oskarżeń. No, oczywiście nie zawsze jest tak, że każdy od razu taki partner z Emiratów to jest oszust i on by chciał ciebie oszukać i tak dalej. Nie, nie, nie. Jest oczywiście wielu obywateli miejscowych, którzy grają fair, ale mimo wszystko musisz być ostrożny, prawda? Jeżeli chcesz, to ma być jakieś biznesy poważniejsze. No dobrze. Teraz przejdźmy do takiego zagadnienia, jak jest system wymiaru sprawiedliwości. I ten rozdział wypadałoby zacząć od prokuratorów. No, oni wywodzą się praktycznie w 100% spośród obywateli Emiratów, ponieważ prokurator to jest takie stanowisko dające bardzo dużą władzę, więc jego objęcie jest, wiecie, pożądane wśród miejscowych po prostu i prestiżowe. Nie wiadomo do końca dlaczego, ale nieco inaczej jest z sędziami, wśród których znajdziemy wielu obywateli Egiptu oraz państw Watoki Perskiej. No taką mamy troszeczkę arabską multikulturowość, która też ma jednak swoje znaczenie dla wydawanych wyroków. No bo tak, zagraniczni sędziowie często pracują w Emiratach dzięki otrzymanym tam wizom, a przy tym są rozliczani za wynik, który wiąże się również z przyznawaniem premii pieniężnych, czyli orzekają według jakiejś tam linii, dostają kasę, prawda? No to jest fajny motywator. No i teraz w praktyce sprowadza się to do tego, że jeżeli nie będą orzekać na korzyść miejscowych w tego typu sprawach biznesowych, to te wizy przy tamtejszym poziomie układów i jakiejś tam korupcji, można powiedzieć, mogą mi zostać cofnięte i pożegnają się z dobrze opłatnymi posadami. No po prostu mogą się bać. Więc jest to też drugi motywator, wystarczający w zupełności do tego, aby miejscowi mieli jakąś tam przewagę procesową. To dosyć znaczne. No i dobra, kolejną grupą tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, czy też prawników są adwokaci oczywiście. W Emiratach może mieć zarówno tutaj adwokata z urzędu, jak i opłacić samemu swojego obrońcy takiego prywatnego.
Jeśli chodzi o koszty, no to niestety są one bardzo duże, ponieważ Dubaj jest jednym z, inaczej, Emiraty, a Dubaj też w ogóle, to jedno z najdroższych miejsc, jeśli w ogóle o koszty prawników na świecie. Więc tutaj sobie możesz, żeby mieć jakieś w ogóle pojęcie na ten temat, to możesz sobie w sumie spokojnie pomnożyć takie polskie stawki razy 10. No ale do tego jeszcze tematu wrócę. I tak czy inaczej funkcjonuje tam pogląd wśród niektórych specjalistów, że prawnicy w Emiratach funkcjonują w systemie sądowym głównie przede wszystkim w celu ułatwienia szybkiego sądzenia własnych klientów, czyli żeby to proces sprawnie przebiegał i tak dalej. A to, czy klient zostanie skazany tam, czy nie, no to już tak jakby drugorzędna sprawa. W ogóle ci prawnicy często nie spotykają się wcale ze swoimi klientami, ja nigdy nawet nie znałem angielskiego, więc siłą rzeczy ciężko się z nimi jakoś tam porozumieć, no chyba, że znacie tamtejszy język, prawda? Klienci więc nie mają za bardzo wpływu na kształtowanie linii obrony, co nieraz jest brzemienne w skutkach niestety. A jakby tego było mało, wielu prywatnych prawników to są jeszcze byli pracownicy prokuratury. Teoretycznie jest, powinien być to plus, ponieważ oni powinni znać lepiej system i być dostosowani do jakichś tam, wiecie, tak zwanych myków, gdzie można pewne rzeczy obejść dzięki znajomości tego systemu. Jednak w praktyce, w tych stosunkach tamtejszych społecznych sprowadza się to często do tego, że ci adwokaci mają po prostu takie większe poczucie lojalności wobec swoich kolegów i to im tak do końca nie pozwala na taką super, hiper, świetną obronę tych swoich klientów. W niektórych przypadkach, jeżeli mówię tutaj oczywiście o przypadkach, gdy w grę wchodzi jakaś tam akcja z inwestorem zagranicznym, czy powiedzmy z nami, tak? Okej, więc jeżeli tutaj, słuchajcie, że jesteście przyzwyczajeni do takiego obrazu znanego z amerykańskich filmów, wiecie, gdzie adwokat tam idzie do więzienia z tym swoim podopiecznym, tam toczą, spędzają długie godziny rozmowy, tam toczą konwersacje, obmyślają linii obrony, a później w sądzie tam zażarty proces, do przysięgłych są przemowy i tak dalej, to jeżeli coś takiego kojarzy wam się po prostu z prawniczymi, z rozprawami w Dubaju, no to będziecie rozczarowani niestety. No to zetknięcie się z takimi realiami tym bardziej może być bolesne, jeżeli będzie was bronił tutaj adwokat z urzędu. A tak w ogóle to rozprawy przed tamtejszymi sądami trwają często nawet tam po pół godziny, tak jak na przykład przed naszymi wojewódzkimi sądami administracyjnymi. No i teraz sobie sami odpowiedzcie na pytanie, czy da się w tak krótkim czasie w ogóle porządnie przedstawić skomplikowany kiedy stan faktyczny, no czy też raczej ten proces będzie się toczył głównie w oparciu o materiały zgromadzone wcześniej w toku śledztwa, prawda? W toku śledztwa, czyli, to jest bardzo ważna rzecz, cytat z Młodych Wilków, nigdy do niczego się nie przyznamy. Tutaj muszę właśnie zaznaczyć, że bardzo ważną, istotną kwestię. Policja oraz w ogóle wymiar sprawiedliwości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich bardzo mocno polegają na tak zwanym wyznaniu świadka, to jest witness testimony. W praktyce to się sprowadza, wiecie, często do tego, że mając obciążające ciebie zeznania, prawdopodobnie nie będą tam już dalej ci policjanci przeprowadzać rzetelnego dochodzenia, aby takie oskarżenia zweryfikować. No, jeszcze gorzej, gdy wejdzie, że w spór z kimś wpływowym, na przykład jak swoim miejscowym wspólnikiem, który tam postanowił ciebie oszukać, to w takiej sytuacji śledztwo może się to potoczyć w jednym kierunku, aby się przyznał do winy. I tak naprawdę nie jest przy tym szczególnie dla nich istotne, dla tych ludzi, czy jesteś rzeczywiście winny, czy nie jesteś. No i to przyznaje się często jest też wymuszone, nie ukrywajmy tego. Nawet nie można w drastycznych przypadkach wykluczyć stosowania tortur. No były podobno takie akcje, tak przynajmniej specjaliści od tematu twierdzą. W każdym razie tak, kluczowa rzecz. W Emiratach przyznanie się do winy podczas przesłuchań oznacza na 99% wyrok skazujący. Wiecie, jak to jest, no wiele osób sobie może pomyśleć, no męczą mnie na tym przesłuchaniu, już mam tego dosyć, to może się przyznam, a podczas procesu tam odwołam to sobie wszystko, te swoje zeznanie, powiem, że składałem je pod presją, jakoś to będzie, ale do tego procesu będę przynajmniej z głowy wszystko i spokój, tak? No niestety, to jest ogromny błąd, który w drastycznych przypadkach może w ogóle skutkować nawet spędzeniem reszty życia za kratami, niestety. I tutaj w razie problemów musisz się więc zastanowić, czy faktycznie nie warto tych zębów zacisnąć i nie przyznawać się, a już na pewno nie w trakcie śledztwa, gdzie jesteś niewinny. Tutaj trochę tak zejdę może na poboczny wątek, ale jeśli miałbym do czegoś porównać to, taką sytuację, to będzie to patologia, która niekiedy ma miejsce w Polsce przy okazji zeznań tak zwanych małych sześćdziesiątek. Małe sześćdziesiątki i świadkowie koronni.
I tam teoretycznie do skazania nie wystarczą same tylko zeznania świadka, który poszedł na współpracę. No jeżeli sam świadek twierdzi, że powiedzmy, nie wiem, kogoś tam zabiłeś, że handlowałeś narkotykami i tak dalej, i nie ma żadnych innych zeznań, żadnych innych dowodów, które by to potwierdzały, a nie nawet poszlak, to nie powinniście teoretycznie skazywać na podstawie samych tylko takich wyssanych z palca informacji. No niestety, w praktyce bywa jednak, że samo w ogóle pomówienie, nawet wbrew dowodom, nawet niekiedy bywały sytuacje, oznacza skazanie kogoś na wiele lat izolacji. No i jeżeli, słuchajcie, w Polsce takie rzeczy przychodzą, to w takim Dubaju, który jest pod względem prawnym nieco większą republiką bananową niż my jesteśmy, to sobie możecie wyobrazić, co tam się może dziać, prawda? Okej. Okay. No to teraz tak, w ogóle, żeby zrozumieć te meandry prawa w Dubaju, to podam taki przykład, dosyć prosty. No, tamtejszy system się różni od systemu znanych z krajów europejskich, to już mówiłem, to jest taka mieszanka prawa kontynentalnego z prawem kontynentalnego, z prawem szariatu, co tam niesie ze sobą różne istotne konsekwencje. No, taka banalna rzecz, jaką jest picie alkoholu. Wiecie, no mogłoby się wydawać, że jego spożycie w Emiratach jest legalne, no, bo tam przykład na pokładzie tamtejszych linii lotniczych, państwowych, czy tam na lotnisku można zakupić wino, whisky, co tam sobie chcesz. Tyle tylko, że turyści nie są uprawnieni do picia alkoholu w Dubaju. Jedynie ci ekspaci, którzy mają specjalną licencję, mogą pić alkohol, ale tylko w domu lub na przykład w hotelu, ale nie w miejscu publicznym. Czyli na przykład na ulicy nie możesz sobie wypić tam piwa w życiu, a zapomnij. W domu sobie tam możesz wytankować, ale uwaga. To jeszcze jest nie wszystko. Jeżeli wystarczy, że masz zawartość alkoholu we krwi, a już mogą ciebie aresztować, na ulicy ktoś ci zwinie po prostu. No i dobra, no teoretycznie dla nas to bez znaczenia, no jak prowadzisz tam biznes, no to niby mógłbyś się powstrzymać, prawda? No ale teraz tak, przełóżmy na takie tam realia to biznesowe. Załóżmy, że tak. Tak, ktoś, twój wspólnik, ten emiracki, chce tobie narobić kłopotów, prawda? No więc sobie pijecie u niego w mieszkaniu, w apartamencie, później zadowolony sobie wracasz taksówką do swojego apartamentu, a tam przypadkowo przed wejściem do twojego apartamentowca zatrzymuje cię policja i sprawdzają, czy czasami nie piłeś. Piłeś? No to idziesz, panie, do aresztu. Tyle tam na rozgrzewkę. No, przejdźmy dalej do takich poważniejszych zagadnień. A więc tak. Taką bardzo dosyć niebezpieczną kwestią w Dubaju w ogóle są kredyty bankowe i tak zwane bounced checks, czyli czeki odbite, odrzucone. I tutaj z czym się to wiąże? To wiąże się przede wszystkim z niespłaconymi długami. I powiem wam tak, że w internecie nie bez powodu możecie znaleźć zdjęć z takich luksusowych aut typu Ferrari czy Lamborghini. To rodzice tam porzucone na ulicach miasta, właściciele je totalnie olali. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wielu ludzi w pośpiechu uciekało przed poważnymi konsekwencjami i zwyczajnie nie mieli czasu tych aut sprzedać. Po prostu mieli do wyboru. Albo wjadą powiedzmy w ciągu 24 godzin, 48 na przykład, albo ich zatem wiezieli na kilka lat. No to wiadomo, że lepiej zostawić Ferrari w tym Dubaju i majątek i tak dalej, uciekać sobie za granicę, gdzieś do Europy na przykład, niż wiecie, zostać tam zamknięty w tym pustynnym kraju do więzienia na długi czas. No niestety. I teraz tak, problemy zaczynają się tutaj właśnie przy wzięciu tych kredytów bankowych na rozwój działalności, bo kredyty w bankach w Emiratach są ogólnie, były do czasów koronawirusa, zaznaczam, dosyć łatwo dostępne, ale to wiązało się z koniecznością wystawienia tak zwanych czeków zabezpieczających. I tutaj zabezpieczającym był oczywiście kredytobiorca, a bank od tej pory mógł dysponować takim czekiem jako zabezpieczeniem. Czyli jeżeli nie spłacałeś kredytu, bank przychodził i proszę bardzo, to jest czek, proszę mi zapłacić tyle i tyle, co jest na czeku. No i już. No i się zdarzało, że te czeki były wystawiane na kwoty wielokrotnie wyższe od wartości udzielonego kredytu. Nie to, że zawsze, ale tak się zdarzało. Zależało to od niektórych umów. No i teraz opiszę na przykładzie, z czym to się może wiązać. Więc załóżmy, jakiś tam Mr. Smith prowadzi spółkę z obywatelami Emiratów w stosunku 49% dla Mr. Smitha, 51% dla jakiegoś Ahmeda z Emiratów. Niech to będzie firma deweloperska, prawda? No i Mr. Smith jest prezesem tej spółki i wziął w dubajskim banku kredyt w wysokości powiedzmy $1 000 000 na budowę nieruchomości. No i wystawił przy tym czek zabezpieczający na $3 000 000. No tak, bo tego wymagał bank. Niestety inwestycja się nie udaje, z jakichś tam powodów kredyt przestaje być obsługiwany i bank, niezbyt uprzejmy zresztą, bo oni tam nie są uprzejmi dla dłużników za bardzo, zwraca się do naszego Mr. Smitha o zapłatę $3 000 000. Na jakie opiewa wspomniany już czek będący zabezpieczeniem kredytu. I słuchajcie, tutaj nie ma tak naprawdę znaczenia, czy kredyt był przykładowo spłacony w 80%, 85%, 90%.
jest tyle, tyle na czeku, więc masz płacić. I jak nie masz zapłacić, nawet jak zapłaciłeś większą ilość kredytów, i tak będziesz potraktowany jako oszust. I wtedy możesz czekać spotkanie z prokuratorem. To się znacznie różni chociażby od naszego polskiego systemu prawnego, gdzie w praktyce jak bierzesz kredyt na przykład i zapłacisz tam kilka pierwszych rat, kilkanaście i tam masz faktycznie wiarygodne wytłumaczenie płacenia, to już właściwie tego prokuratora, tych zarzutów obawiać się nie musisz. Co najwyżej komornika, który cię będzie ścigał i tak dalej, no ale to jest inna trochę sprawa. Oczywiście tutaj pomijam ewidentne przypadki wyłudzeń, na przykład na sfałszowane dokumenty i tak dalej, bo to jest inna sprawa. A mówię o sytuacji, gdzie normalnie bierzesz kredyt na działalność i nie masz po prostu z czego go później spłacić. Nie ze swojej winy. Jednak wracając do tej naszej dubajskiej rzeczywistości, nasz Mr. Smith nie miał takich pieniędzy, a jako tak on odpowiadał za zadłużenie jako osoba, której podpis widnieje na czeku. Ponieważ lokalny partner z jego spółki nie pełni w tej spółce żadnych funkcji zarządczych i nic nie podpisywał. No i teraz tak. Tak zwany bounce check, zwany też czekiem odbitym lub czekiem bez pokrycia, to według prawa Emiratów temat, który się kwalifikuje do sądu karnego, a nie cywilnego, jak wspomniałem. No jak tak, to nasz dzisiejszy Smith może iść do więzienia za niezrealizowane zobowiązania. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu, ponieważ jeden niezrealizowany czek oznacza do 3 lat więzienia. No i co gorsza, kilka takich czeków bez pokrycia, to wyrok prawdopodobnie dostanie osobno za każdy z nich. Czyli takie sumowanie się wyroków. Na przykład, jeżeli Mr. Smith wystawi 5 odbitych czeków, to 5 razy 3 lata równa się 15 lat więzienia. Dokładnie tak. Tak, tyle mu grozi. A są znane przypadki, że niektórzy biznesmeni dostają w Dubaju po kilkadziesiąt lat za czeki. U nas w Polsce, wiadomo, mieliby na głowie komornika i sprawy cywilne, a w Emiratach mają całkowicie zniszczone życie. No, niestety, widzicie, to jest ostra gra. I to jeszcze sytuacja pogarsza to, że jeśli nam się już się sypią finanse, to możemy dojść do momentu, w którym tak naprawdę jakiś jeden kontrakt, który nie wypali, tracimy płynność, a tych czeków mamy kilka albo i nawet więcej do bez pokrycia, no bo tak, te czeki zabezpieczające są spotykane nie tylko w przypadku pożyczek tam, czy kredytów bankowych, ale zabezpieczenie różnych transakcji. Na przykład teraz tak, będzie to wynajem biura, gdzie właściciel nieruchomości przy podpisaniu umowy na jeden rok zażąda wystawienia czeku zabezpieczającego opiewającego na kwotę rocznego czynszu. No to sytuacja do wyobrażenia, prawda? Więc jeśli nasz przykładowy Smith zostanie zamknięty w więzieniu i tym samym nie będzie w stanie płacić czynszu za wynajmowane biuro, no to niestety właściciel nieruchomości może wysunąć przeciwnemu kolejny zarzut i kolejne 3 latka dorzucić mu do wyroku. Takie życie. I niestety dla sądu w Emiratach nie będzie to miało większego znaczenia, czy wasz czek został odbity, czy tam odrzucony z waszej winy, czy nie z waszej winy. Tutaj sytuacja jest w zasadzie czarno-biała. Jak nie jesteś w stanie płacić, to masz wyrok skazujący. No, ktoś powie, że to jest skurwysyństwo, wsadzasz ludzi do więzienia w takich okolicznościach. Moim zdaniem tak. No ale cóż, dura lex, sed lex, czyli twarde prawo, ale prawo, takie właśnie mamy prawo w Emiratach. No dobrze, wypadałoby przedstawić te zagadnienia związane z tym bounce checks w praktyce. Tutaj dochodzi jeszcze coś takiego jak colloance. Colloance, za chwilę o tym powiem. I ponieważ to, jak się może skończyć niespłacanie zobowiązań, można by na dużą skalę zaobserwować tak od 2007 roku. Niektórzy mówią, że właściwie już teraz po koronawirusie w trakcie też mają podobne akcje. W każdym razie wtedy szalał kryzys, a ceny nieruchomości w Dubaju mocno poleciały w dół. Dość powiedzieć, że niektóre z tych inwestycji straciły 3/4 ze swojej wartości w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Tak jest, no, czyli spadek potężny. No i teraz tak, przez następne lata to spowodowało, wiecie, lawinę problemów. No inwestycje stanęły, ludzie potracili masę kasy i wielu tak zwanych ekspatów, czyli tych cudzoziemców robiących interesy bądź pracujących w Dubaju, potraciło źródła dochodów i przestało mieć środki na spłatę kredytów. No, pracowali tam, było super, hiper, świetnie, byli królami świata, ale niestety nie ma za to nagle spłacać mieszkalni, kto nie chce wynająć, bez kryzysu i tak dalej. No. No ci ludzie w panice sprzedawali, co się da, a nawet jeśli nie mogli sprzedać, to wiele z nich uciekło za granicę, pozostawiając majątek na miejscu. Niestety banki jednak to nadal pożyczały kasę w nadziei na pokonanie kryzysu. Mniej więcej wtedy w obrót weszły tak zwane colloance, o której wspominałem już, czyli kredyty z możliwością wezwania do zapłaty w terminie wcześniejszym niż ten uzgodniony w umowie jako termin finalnej zapłaty. Czyli przykładowo tak, podpisywałeś umowę z bankiem na 2 lata, że za 2 lata spłacisz kredyt, ale po pół roku bank mógł przyjść do ciebie i powiedzieć: słuchaj, jednak musisz płacić teraz. No, wiadomo, mogło to, jak się domyślacie, generować dość poważne problemy. Mówiąc inaczej, te colloance, właśnie to takie konstrukcje są niekiedy były stosowane w relacjach bank, firma brokerska, gdzie tam firma brokerska pożyczała na szybki obrót dla pieniędzy klientów i tak dalej,
ale w Emiratach również bank, tamtejsza spółka offshore, też były tego typu stosunki. No i teraz w warunkach kryzysowych się zdarzało, że banki żądały od spółek wcześniejszej spłaty kredytów. I tutaj taka ciekawostka. Z niektórymi takimi przypadkami stali obywatele Emiratów, będący miejscowymi wspólnikami. I oni właśnie, korzystając z lokalnych tam jakichś posiadanych koneksji, po prostu starali się w ten sposób wypchnąć ze wspólnych biznesów swoich zagranicznych wspólników. Czyli jak ty byś, powiedzmy, czy tam ja, zrobił sobie taki biznes z takim Ahmedem i on właśnie dzięki takim właśnie rzeczom chciałby nas z tego biznesu wygryźć. Jeszcze w innych przypadkach rządy niektórych Emiratów zaczęły przejmować w ogóle na podobnej zasadzie firmy. No jeżeli myślisz, że to się nie zdarza i w ogóle, że to jest jakieś science fiction, to ci powiem o dwóch przypadkach autentycznych. Wiecie, pewien obywatel Wielkiej Brytanii został uwięziony w Emiratach i od ponad 10 lat w oparciu o właśnie taki scenariusz, no, czyli nie miał z czego biedny spłacić kredytu i poszedł na dno. Jego firma została zniszczona, a majątek zarekwirowany. Człowiek ten został później nawet przeproszony i tak dalej, ale i tak dalej pozostaje w areszcie. To jest ciekawe, ponieważ bank miał prawne możliwości, by go trzymać tam tak długo w tym więzieniu, dopóki nie zapłaci on kwot ujętych na czekach zabezpieczających. A to akurat było trudno, zważywszy na fakt, że jego firma została zrujnowana. Po prostu, no co, z czego miał zapłacić? No i teraz skala, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Kogo to może dotknąć? Bank pożyczył spółce około 500 milionów dolarów, czyli potężna kwota, a po problemach z płatnościami za nieruchomości warto około miliarda dolarów. No i dlaczego tak? No niestety czek zabezpieczający był, czy zabezpieczenia były też na kwotę wiele przewyższającą kredyt i trudno. Miał prawo tego zająć. Inny kolejny przypadek i kolejny obywatel Wielkiej Brytanii, bo i tam dosyć często robią interesy, został skazany na 42 lata więzienia za wiele niezrealizowanych czeków zabezpieczających. Miał na tyle szczęście, że został zwolniony na skutek presji wywieranej przez brytyjski rząd. No, teraz się zastanówmy, czy nasz polski rząd miałby w ogóle na taką jakąkolwiek siłę przebicia w takim Dubaju, żeby tak skutecznie występować w obronie nas, naszych obywateli Polski, prawda? No, jest to kwestia wątpliwa. Tak więc widzicie, że za historię typu odrzucone czeki tak naprawdę łatwo jest popłynąć w Dubaju. No, może się zdarzyć tak, że wspólnik, który chce z nas wyjść z biznesu, korzystając ze swoich lokalnych znajomości, będzie w stanie specjalnie zaaranżować taką sytuację, gdzie my na moment, nasza firma, utraci płynność finansową. No, przykład, no, nagle na przykład w zasadzie bez powodu wycofa się nam bardzo ważny kontrahent. Skutkiem czego nasz cashflow się nie zepnie i co robimy, toniemy, bul, idziemy na dno. Tak jest. Dalej, no ale niestety to nie jest jeszcze koniec zagrożeń, nie myślcie sobie. Te akcje z bounced check, odrzuconymi czekami i tak dalej, to nie są wszystkie niebezpieczeństwa. Weźmy taki scenariusz, dosyć powszechny, podobno. Masz spółkę w Dubaju z jakimś tam lokalnym partnerem Ahmedem. To ty prowadzisz ten biznes, lokalny partner jest również niestety upoważniony do korzystania z waszego konta bankowego spółki, tak? Firmowego. No i też trzeba wiedzieć właśnie, że często jest tak, że ci lokalni partnerzy to traktują to konto firmowe jak bankomat. Tam sobie biorą kasę, kiedy chcą, z niego, ile chcą właściwie. A przecież tam jest spółka w połowie, to sobie wezmę tam, nie wiem, 200 tysięcy dolców na nowe Ferrari, akurat fajny model wyższy, to sobie kupię. Nie? Na tej zasadzie to wygląda. A ty w tym czasie niestety to nie skontrolowałeś, po prostu miałeś dużo rzeczy na głowie i tak dalej. No i wystawiłeś jakieś tam dostawcom czeki, które się okazały bez pokrycia. No bo twój partner sobie wziął za dużo z konta, po prostu i chwilowo tej kasy tam akurat nie ma. No i komu grozi do 3 lat więzienia za taki każdy taki czek? Tobie. Jeśli nawet nie miałeś kontroli na tym, ile twój partner wypłacał i czy wypłacał i tak dalej. No, ty by podpisywałeś się na czekach, za nie odpowiadasz. Tutaj wniosek jest oczywisty. Ufaj, ale sprawdzę. No i dobra. Tutaj teraz czas na takie długie, długie case study, którego bohaterem będzie pewien biznesmen, nazwijmy go Mr. Smith znowu. Popularne nazwisko, więc nikt się będzie czepiał. I nasz ten Mr. Smith sobie prowadzi lokalny biznes w Dubaju z partnerem w stosunku 49 przepraszam, na 51%. Jego partner to taki członek bardzo szanowanej rodziny, co teoretycznie tam dawało świetne perspektywy biznesowe, bo kogo on tu nie zna i plus kapitał, zawołujemy świat, prawda? Więc tenże wspólnik z Emiratów nie angażował się aktywnie w prowadzenie spółki, no po prostu brał swoją część zysku tyle, że był, prawda? Jakieś tam ścieżki, furtki może otworzył. Biznes się doskonale rozwinął i w pewnym momencie był wart ponad 500 milionów dolców. No czyli znowu potężna kwota. I się wydawało, że wszystko jest świetnie i że ten lokalny partner też jest z tej spółki bardzo zadowolony, już były plany i tak dalej, jakieś rozwoju,
Ale niestety w pewnym momencie nadszedł szok. Szok był wtedy, gdy wspólnik Mr. Smitha zaproponował mu wykupienie udziałów. No za ile? Za 250 tysięcy dolarów. A więc za ułamek tego 1000 razy taniej niż nosiła ich rzeczywista wartość. No słuchajcie, no początkowo Mr. Smith usłyszał taką propozycję, że wspólnik chce odkupić jego udziały za takie grosze, no to uznał, że to jest żart. No ale niestety, przy tak dużych pieniądzach nie ma miejsca na żarty. Więc wspólnik zaczął posuwać się do gruźb i po prostu dał mu jasno do zrozumienia naszemu Mr. Smithowi, że jeżeli nie sprzedał udziałów za zaproponowaną cenę, to trafi do więzienia. No i cóż, aby pokazać, że to nie przelewki, to ten wspólnik z Emiratów doprowadził do zamknięcia biur firmy. Prąd tam wyłączyli, później wyłączyli nie tylko siedziby firmy, wyłączyli też prywatnym domu Mr. Smitha. No i Mr. Smith się zorientował, że jednak się znalazł w bardzo trudnej sytuacji i że faktycznie robi się niebezpiecznie. Więc zasięgnął tam porady specjalistów, uznał, że jednak trzeba z tych Emiratów się ewakuować. No i tak zrobił. Ale oczywiście przy takich wodach nie powinno dziwić, że nasz Mr. Smith nie dał za wygraną i wynajął renomowanego prawnika, żeby walczyć o swoje, prawda? Prawnik ten był również przyjacielem miejscowego szejka, a jednocześnie także szefem Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego w Dubaju i pracował w jednej z topowej firm prawniczych w Emiratach. No, czyli teoretycznie właściwy człowiek na właściwym miejscu. Wydawać by się więc mogło, że przy tak mocnym wsparciu wszystko powinno pójść w dobrym kierunku. No, więc właśnie niekoniecznie. Otóż prawnik wziął co prawda sprawę i reprezentował Mr. Smitha w sądzie, ale jednocześnie reprezentował także jego wspólnika z Emiratów. No to jest w ogóle kuriozalna sytuacja. W naszym systemie prawnym byłoby to totalnym konfliktem interesów, gdyż będąc, wiecie, prawnikiem, ciężko jest rzetelnie dbać zarówno o interesy powoda, jak i pozwanego. W Emiratach nie ma z tym jednak większych problemów. Inny system, tak jak już mówiłem. Tak czy inaczej, sprawa była prowadzona tak, żeby przybić Mr. Smithowi zarzuty defraudacji. No, w konsekwencji doprowadziło to do bezwzględnej kradzieży udziałów Mr. Smitha i co ciekawe, udziały te zostały później podarowane członkowi rodziny szejka miejscowego. No, przypadek. Jakie rozliczenia za tym stały, trudno mi jest powiedzieć. No, na przypadek to raczej nie wygląda. W każdym razie nasz Mr. Smith miał tyle szczęścia, że nie spędził wielu lat w więzieniu, ale i tak został wpisany do bazy Interpolu jako poszukiwany przestępstwa, co z pewnością nie jest miłe. No i teraz płynnie przeskoczmy do kolejnej rzeczy. No dobra, to może teraz przejdźmy do kolejnej kategorii problemów, jakie czekają na tych, którzy popadną w konflikt z prawem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oto bowiem dość powszechną praktyką w sytuacjach podobnych do tutaj opisanych, o których mówiłem, jest umieszczenie ekspatów robiących interesy w Emiratach w bazach poszukiwanych Interpolu. To jest tak zwany red notice, no, czyli czerwona nota, wiadomo, świeci się na czerwoną, delikwent, trzeba go na lotnisku zawinąć. No i po co takich biznesmenów, przedsiębiorców umieszczają w tych bazach. Po pierwsze, chodzi tutaj o to, żeby utrudnić delikwentowi powrót do Emiratów i wytoczenie powództwa w tamtejszym sądzie. Mimo, że szanse nie są jakieś tam wielkie, to mimo wszystko lepiej się zabezpieczyć, niech on tutaj nie przyjeżdża, nie bruździ i tak dalej. Jeszcze by tam to kogoś dotarł, więc niech sobie za granicą siedzi. Po drugie, też wpisanie do bazy Interpolu jest czymś takim, nie chciałbym powiedzieć motywatorem bardziej, tylko no, taką groźbą, no po prostu ostrzeżeniem, no nie wiem. Brakuje mi teraz słowa w każdym razie. W każdym razie jest czymś, co ma zmusić zagranicznych inwestorów do przepisania należących do nich udziałów w biznesie. No, czyli beneficjentem tutaj będzie oczywiście zazwyczaj albo dotychczasowy wspólnik z Emiratów, albo jakiś inny obywatel tego kraju. Na tej zasadzie to funkcjonuje, że taki wspólnik, który uciekł za granicę, bo musiał, to z tej propozycji powie tak, no słuchaj, to weź, przepiszesz na nas te udziały, a my ci tam załatwimy, że ten cały red notice Interpolu po prostu zostanie wycofany. I już. Masz taką alternatywę, decydujesz się albo i nie. No i po trzecie, takie postawienie sprawy ułatwia zarekwirowanie przyjęcie majątku pozostawionego w Emiratach przez uciekającego stamtąd biznesmena, po prostu. Czyli ucieknie, zostawi te swojego Bentleya, apartament i tak dalej. I już można to przyjąć, zarekwirować. Czyli państwo też ma jakiś z tego zysk. No i słuchajcie, teoretycznie wpisanie do bazy Interpolu nie powinno być uskuteczniane w pierwszej kolejności, to znaczy jakieś jednak musi być to mocne podstawy, najpierw wyrok sądowy, ale w Emiratach powszechną praktyką jest, że to się robi właściwie do, z automatu przed wydawaniem wyroków sądowych jakichkolwiek i tak dalej.
Da się to potem odkręcić i cofnąć na jedno, to jest jasne, ale to wymaga sporo zachodu niestety. Wiele osób zwyczajnie nie wie, jak sobie z tym poradzić, poza tym trzeba udowodnić, że wpis do bazy był bezzasadny i miał służyć do wymuszenia itd., itd. No nie jest to łatwa ścieżka. Generalnie takie oznaczenie na czerwono, czyli ten red notice, porównując z wieloletnim więzieniem, może się niekiedy wydawać dosyć taką błahą dolegliwością, ale zapewniam Was, że dla kogoś, kto prowadzi biznesy w międzynarodowej skali, to perspektywa zatrzymanego w trakcie podróżowania po świecie nie jest niczym przyjemnym. Właściwie na każdym lotnisku świata może coś takiego dopaść. I w rzeczywistości wielu ekspatów, którzy zdołali uciec z Emiratów, dowiaduje się o tym zawiadomieniu Red Notice właśnie wtedy, kiedy zostałem zatrzymany na lotnisku albo w trakcie kontroli. I to jest poważna sprawa też, ponieważ niekiedy grozi mi ekstradycja do Emiratów, a tam już więzienie. No niestety. Teraz tak. Kwestią pewnie, którą warto by poruszyć, jest COVID-19, czyli koronawirusa, inwestowanie w Dubaju. Już czytam teraz sobie gdzieś w mediach, że nieruchomości spadają o 40% dubajskie. No, możliwe całkiem. Jednak według ekspertów to obecna sytuacja związana z pandemią mocno naprawdę wpłynęła na gospodarkę w Emiratach i może skutkować kryzysem podobnym do tego, który się rozpoczął w 2007 roku. Czyli już mamy takie symptomy właśnie w przypadku spadku cen nieruchomości. No, zamknięcie Emiratów na turystów spowodowało spowolnienie niektórych inwestycji i tak dalej. Nawet przesunięcie Dubai Expo 2020 na kolejny rok, to jest tak, obrazuje, powiem szczerze, powagę sytuacji. Już teraz wielu ekspatów potraciło dobrze płatne posady, żyją z oszczędności albo gdzieś tam wyjechali na chwilę poza Dubaj i zarabiają ułamek tego, co zarabiali w Dubaju. Za chwilę się skończy kasa na spłatę kredytów. Niektórzy aktualnie już popadają w długi. A przypominam, jeżeli ktoś nie będzie mógł opłacić czeków, to może go czekać więzienie bez względu na to, czy był winien tej sytuacji, czy nie. Czyli przy tym rdzeni mieszkańcy Emiratów, zaangażowani w różne biznesy z ekspatami, też są narażeni na straty, za, mówiąc kolokwialnie, mało elegancko, również dostali po dupie finansowo, więc istnieje poważne niebezpieczeństwo, że niektórzy z nich będą chcieli sobie zrekompensować te straty kosztem zagranicznych partnerów. Czyli inni partnerzy biznesowi z Emiratów mogą z kolei wypłacać pieniądze z rachunków bankowych spółek bez porozumienia z zagranicznymi wspólnikami, no też to mają swoje wydatki i tak dalej, co z kolei może doprowadzić do niewypłacalności, postawienia zarzutów i tak dalej, i tak dalej. No, co więc mają zrobić zagraniczni inwestorzy w sytuacji, gdy na horyzoncie pojawią się takie symptomy problemów? No cóż, dla własnego bezpieczeństwa przed wielu z nich powinno w ogóle się zastanowić nad opuszczeniem Emiratu, przynajmniej czasowym, dopóki sytuacja się nie wyjaśni. Teraz powiem Wam pokrótce, jak zabezpieczyć się przed podobnymi problemami, czy w ogóle się da zabezpieczyć przed podobnymi problemami. No i powiem tutaj krótko, na 100% niestety się nie da. Dlaczego? No system Emiratów bardziej, jak już mówiłem, przypomina Republikę Bananową niż to, co znamy z Unii Europejskiej i podstawową sprawą, jaką ja tutaj bym osobiście rekomendował, będzie z pewnością posiadanie tak zwanego Funduszu Bezpieczeństwa. Takiego funduszu, który w awaryjnej sytuacji pozwoli nam na wykonanie akcji ratunkowej, czyli na przykład na wynajęcie dobrego prawnika, na przeloty z Polski do Emiratów, na odpalenie jakiejś kampanii medialnej w Polsce. No teraz mówię to wszystko po kolei. Prawnik. Jakiego rzędu są to koszty? No przy stosunkowo takich prostych sprawach, jak chociażby jakieś tam pozwy składane przez oszukanych pracowników, którym nie zapłacono lub zapłacono za mało, to tam stawki adwokatów wynosiły tam 4-5 tysięcy dolarów za sprawę. W skomplikowanych sprawach gospodarczych, jeżeli chcemy wynająć dobrego prawnika z odpowiednim doświadczeniem, czasami koneksjami, to możemy zapłacić od 1000 dolarów w górę za godzinę jego pracy, za godzinę. Czyli w przełożeniu na cały proces sądowy, to może to robić spokojnie koszty w dziesiątkach tysięcy dolarów, o ile nawet nie w setkach tysięcy przy jakichś tam większych rzeczach. No poza tym pytanie, jakiego prawnika wziąć i tutaj powiem szczerze, ciężko mi jest odpowiedzieć jednoznacznie, nie chcę nikogo rekomendować. Na pewno nie ma co wierzyć w zapewnienia polskich kancelarii pomagających w zakładaniu spółek w Emiratach, że w razie czego zapewnią skuteczną osłonę prawną i tak dalej. Nie, nie zapewnią, w ogóle nie ma takiej opcji. Jeśli najwyżej zapłacą jakiegoś miejscowemu adwokatowi, to i tak jest duża szansa, że to nic nie da. Więc mnie się wydaje, że w tego typu sprawach lepiej jest się zwrócić do międzynarodowych firm wyspecjalizowanych w działaniach na terenach, na terenie Emiratów, bo to zwiększy szanse na sukces. Okej, okay. No to teraz tak, logistyka, no wiadomo, przeloty z Polski do Emiratów się może pokazać, że okazać, że aby popchnąć pewne sprawy do przodu, to przyda się osobista wizyta na miejscu, na przykład jakiegoś reprezentanta naszego prawnego lub członka rodziny, to wiecie, bilety lotnicze, hotele, inne wydatki. To też są niemałe koszty w jakiejś tam dłuższej perspektywie, które warto mieć na uwadze. No i media, no kampania medialna w Polsce. Po co to? No po co?
No tak to już jest, że jeśli sprawa się jakaś stanie głośna, to po pierwsze będzie to większe ciśnienie na jej rozwiązanie ze strony naszych służb dyplomatycznych. No oni widzą, że faktycznie no, jest obciach, bo nasz polski obywatel siedzi zamknięty za coś tam. Trzeba jakoś go wydobyć, bo media cały czas o tym trąbią, to pokazują naszą nieudolność, no to się trzeba sprężyć, prawda? No a po drugie jest większa szansa na to, że kręgi rządzące w Emiratach będą chciały tę sprawę pozytywnie rozwiązać ze względu na dobry PR, czy też public relation wizerunek. No wiadomo, no źle to wygląda gdzieś tam. My tutaj jesteśmy, powiedzmy, krajem Emiraty, jesteśmy krajem, który poszukuje, chce przyciągnąć inwestorów, a to gdzieś na świecie piszą, że o, tu zamykają biznesmenów, obcych i tak dalej. No trzeba tak się rozwiązać, prawda? No niestety, tylko że anonimowym przedsiębiorcom siedzącym w więzieniu nikt się specjalnie nie będzie przejmować, jedynie to jakieś właśnie większe akcje medialne. No i teraz, mając na uwadze prowadzenie takiej kampanii, moim zdaniem warto gromadzić historię naszych działań biznesowych w Emiratach. Wraz z niektórymi takimi niewrażliwymi dokumentami. Taki backup można robić na bieżąco, na przykład raz w miesiącu. No po co to? Już tłumaczę. No oczywiście nie leży w ten sposób wysłać żadnych dokumentów, które mogłyby w Emiratach zostać uznane za poufne, bo to jeszcze byśmy dostali za to dodatkowe zarzuty, nie daj Boże. Ale taki zwykły opis naszych kroków biznesowych, kontakt taki i taki, z tym i z tamtym, warunki umowy, takie informacje najlepiej w postaci zaszyfrowanego pliku można przesłać na przykład na specjalny adres e-mail. No i odbiorcą powinna być nasza zaufana osoba, która w razie, gdy nas zamkną, nie daj Boże, w więzieniu w Dubaju czy tam w Emiratach, uruchomi hasło i będzie mogła te pliki odczytać. W jakim celu, pytacie? Aby uniknąć sytuacji, w której nas aresztują, a nasza, nie wiem, żona, nasz brat, kochanka, ktokolwiek nie będą w ogóle wiedzieć praktycznie nic, bo tylko tyle, że no, prowadził jakiś tam biznes w Emiratach, budowali coś tam we wspólnikiem, ale go zamknęli. W sumie nie wiem do końca za co. Co robił, ale go zamknęli. No, teraz sami się zastanówcie, że taka w ogóle historia nadaje się do mediów, do publikowania w jakichś mediach. No niespecjalnie, to jest potrzebne trochę więcej szczegółów, no, takich ciut o zabawieniu sensacyjnym, to wtedy to ma taki wyraz i zainteresuje, media to podchwycą. Właśnie wtedy, gdy mają wszystko opisane i poparte dokumentami, wtedy można z tego coś ciekawego skręcić, jest większa szansa i to coś będzie miało większą szansę się przepić w mediach. Oczywiście czasem trzeba będzie zapłacić za tę publikację, nie ukrywajmy. No ale po to mamy ten fundusz, prawda? No i właściwie ile powinniśmy na taki fundusz przeznaczyć? Moim zdaniem nie mniej jak 50 tysięcy dolarów. Też dodam, że te pieniądze te powinny być ulokowane w Polsce, ewentualnie w innym kraju europejskim, jakimś takim cywilizowanym, a nie w Emiratach, gdzie w każdej chwili mogą je zarekwirować. No to jest chyba jasne, ale dla porządku mówię. Bez posiadania takiego funduszu, moim zdaniem, jeżeli się, powiedzmy, wyzerujesz totalnie, nie masz w ogóle nawet, nie wiem, 10 tysięcy dolarów, żeby gdzieś tam na jakieś ruchy, tylko wszystko wrzuciłeś w inwestycje, to sproszenie się o kłopoty i bawienie się w poważniejsze biznesy w Dubaju to jest jazda po bandzie i trosto. To mówiłem na początku. Okej. Okay. Kilka rzeczy istotnych na zakończenie. No pocieszę Was po pierwsze, że to nie jest tak, że wszystkie zapisane tutaj rzeczy się muszą koniecznie zdarzyć. Nie, nie, nie. Jest wiele przykładów biznesów, gdzie zagraniczni inwestorzy mają bardzo udanie sobie współpracować z miejscowymi partnerami i nikt nikogo nie oszukuje, ani nie autuje z biznesu. Z interesu. Jednak nie zmienia to faktu, że mam niejako dwie równoległe płaszczyzny Emiratów. Jedna to są iluzja, a druga to rzeczywistość. I teraz iluzja to kraj otwarty i przyjazny inwestorom. I właśnie taka iluzja popycha tysiące ludzi do Dubaju czy Abu Zabi, Emiratów, żeby tam inwestowali. Natomiast rzeczywistość jest taka, że rządzi tam zamknięta społeczność zasadami nieco innymi niż te zachodnie. I teraz jest wszystko fajnie, pięknie do momentu, dopóki nie popadniemy w konflikt z kimś lokalnej społeczności, takim z naszym wspólnikiem mającym na przykład mocne tam układy. No ja wiem, jak ktoś tam powiedzmy masz na koncie na przykład, nie wiem, kilkanaście milionów dolarów, no nowego Mercedesa, Porsche i myślisz, że jesteś poważnym graczem, bo właśnie chce z tą zakładać spółkę ktoś, kto ma powiązania z rodziną tamtejszych szejków. To muszę ci rozczarować, biorąc pod uwagę tamtejsze warunki, to nie jesteś królem świata, a prędzej dostarczycielem kapitału, którego można bardzo szybko zneutralizować lub też sprowadzić do parteru. Tak w ogóle to zresztą, gdy w rzeczywistości wypuścił ten wpis w Emiratach, a mój tamtejszy wspólnik przesłałby to władzom, to miałbym duże szanse na to, żeby trafić do miejscowego więzienia. No tak, po prostu za rozpowszechnianie informacji godzących dobre imię kraju. I tutaj tak naprawdę prawda nie miałaby żadnego znaczenia. I to w zasadzie chyba będzie dobre podsumowanie dubajskich realiów niestety. Tak to wygląda. A na sam koniec jeszcze powiem, że w ogóle tematy związane ze spółkami zagranicznymi
będziemy wyczerpująco poruszać na szkoleniu kołnierzyków dotyczącym bezpiecznego prowadzenia biznesu. Także zachęcam Ciebie, abyś się zapisał, ktoś zapisała na początek na nasz newsletter, gdzie zadanie za darmo, regularnie tam wysyłam Wam ciekawe materiały dotyczące praktycznego zastosowania prawa w biznesie. Oczywiście bez zobowiązań, nic nie musicie za to płacić. Także link do zapisów znajdziecie pod filmikiem. I właściwie to byłoby tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, na razie, cześć.